Kolejny rodzaj smyczy, które chciałam Wam pokazać, a Honda jak taka pani w sklepie za ladą podaje mi wszystkie produkty, to są smycze treningowe. I dlaczego akurat szczeniaczek? Dlatego, że szczeniaczki są na takim etapie życia, kiedy bardzo często praca nad przywołaniem jeszcze trwa i nie powinniśmy takiego psa w trudnym terenie, niekontrolowanym, puszczać luzem, ale chcemy dać psu możliwość eksplorowania. I chcemy dać mu możliwość oddalenia się od opiekuna i wtedy taka smycz treningowa sprawdzi się super. Tutaj mamy taką smycz troszeczkę podgumowaną. E, poczekaj kowu. Tak, wiem, ręka pachnie mi jedzeniem. O. Mamy taką smycz, która jest troszeczkę podgumowana. Ona zabezpiecza przed wysuwaniem się z ręki i ta smycz z tego materiału ma taką rączkę którą można też w razie czego rozpiąć. O, wygląda to tak. I dlaczego rozpiąć? I dlaczego rączka przy tych smyczach treningowych jest ważna? Dlatego, że bardzo często, jeśli uczymy pieska przywołania e, i korzystamy z właśnie tak zwanej smyczy kowu, chodź, bo starsza dama próbuje Ci coś powiedzieć, e, i korzystamy z takiej smyczy na spacerze, Jesteśmy w kontrolowanym terenie. Możemy taką linkę treningową, taką smycz puścić luzem razem z psem. I wtedy jeśli na końcu mamy rączkę, to niestety jest ryzyko, że jak będą jakieś krzaki, i inne dziwne rzeczy, to może nam się ten y, y, piesek zaczepić i niestety unieruchomić. I wtedy jeśli idziemy sobie z taką linką, to sobie trzymamy y, za rączkę, Natomiast jeśli byśmy puścili Kowu z tą linką luzem, to ja bym sobie to rozpięła y, tak, żeby Ewentualnie jakichś właśnie takich zahamowań przy zablokowaniu. Ta linka ma 8 metrów długości. Więc przy psach, które potrzebują też dużego dystansu od opiekuna, super się sprawdzi. No i bardzo łatwo też jak nawet rozwiniecie, to w przypadku właśnie tej podgumowanej bardzo szybko jesteśmy w stanie sobie skrócić taką smycz, a drugą opcją takiej linki treningowej. Będzie linka z PCV. No nie, szalek Ci nie potrzebuje ściągać. Poczekaj. Teraz mam coś, co jest idealnie dostosowane kolorem do ciebie, mój drogi. Na wymiar normalnie stworzone. Bardzo cieniutka. Ta linka. Patrzę tylko, czy mamy tutaj szerokość napisaną, ale nie mamy, ale ona jest. Myślę, że centymetr to jest szerokości. I ona sprawdza się super na takie spacery, kiedy właśnie chcecie pozwolić psu eksplorować. Kowu, super, brawo. O, ty wiesz, jak masz na imię, chyba cię nauczyli w domu. Proszę bardzo, dla grzecznego pieska. I dlaczego się sprawdza super? Dlatego, że jak to puścicie po ziemi, albo tak jak się ta końcówka, czy któraś część ciągnie po trawie, nawet jak jest mokro i jest błoto, to z tego wszystko spada albo można to nawet opłukać pod prysznicem. Nie trzeba tego prać, to jest w dotyku takie gumowe. Ja, kiedy zaadoptowałam dorosłego psa. To właśnie bardzo dużo czasu podczas pierwszego miesiąca po adopcji Rawka spędziła na takiej lince. Bo po prostu bałam się o to, że nie była jeszcze do nas przywiązana i pracowałyśmy nad przywołaniem. I wtedy w bezpiecznym terenie, kiedy wiedziałam, że nic się nie dzieje, puszczałam sobie to luzem za nią. I zobaczcie, że ta linka właśnie nie ma rączki. Oczywiście możemy sobie zapleść wokół dłoni i bez problemu tego w taki sposób używać, ale właśnie po to, że jak puścicie to luzem, to żeby to było bezpieczne dla psa.